Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardo, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek z programu Szkoła. Oczywiście jak zawsze początek proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście mojego Instagrama. No i teraz już nie będę przedłużał, bo podobno w tym odcinku jest dużo pani kłosek i ja się już po prostu nie mogę doczekać, okej? Oglądajmy, zapraszam. W gimnazjalnej 3D trwa lekcja informatyki. Karina Kłosek informuje uczniów o prestiżowym konkursie informatycznym dla gimnazjalistów. No, dyrektor ode mnie wymagał, żebym was poinformowała o konkursie, więc to zrobiłam, ale lepiej nie bierzcie w nim udziału, bo ja was wszystkich znam i wiem, że jesteście debile i nikt z was nie wygra. Tutaj macie streszczenie dosłownie całej postaci pani Kłosek, jeżeli jeszcze ktoś z was jej nie znał. Planuję najpierw opanować podstawowe funkcje arkuszy kalkulacyjnych, a potem będziesz się zastanawiać, co można wygrać w konkursie, w którym wymagana jest znajomość języków programowania. Widzicie, o czym mówiłem? Widzicie? Jezu, jak ja ją kocham. Tak jak już mówiłam, możecie wziąć stary, udział w konkursie. Te wszystkie matoły nie mają z nami szans. Stary, ja raz zrobiłem swoją mapę w Minecrafcie! Wygraną mamy w kieszeni! Zgłaszamy się. Pomysł, no. Czy jest ktoś chętny? Zgłaszam siebie i Grześka. W porządku. Dobrze, ktoś jeszcze? Ja i Weronika. Na pewno nie, byliśmy pierwsi. I się chyba coś pomyliło, nie? Grzesiu, ale ty chyba wiesz, na czym polegają konkursy. I że z reguły w nich bierze udział więcej niż jedna osoba. To nie jest polski, tu nie recytujesz wierszyka. Odwal się, my z Weroniką już dawno wkręciłyśmy się w programowanie. Chyba w pralki. To jedyny rodzaj programowania, jakie laski są w stanie ogarnąć. Jezus Maria. Czy chłop właśnie obraża kobiety, że nie potrafił programować, gdy dosłownie obok niego stoi pani Kłosek? Kobieta. Nauczycielka informatyki. No, ale pani Kłosek jest miłościwym bogiem i pozwoli ci zdecydować, jaką wolisz formę tortur w jej lochach. Czy łamanie kołem, czy może obcięcie języka. Mam rozumieć, że według ciebie w informatyce nie ma miejsca dla kobiet? Nie, kolega tylko żartował. Proszę, możecie wyjść na przerwę, pola Weronika. I wy proszę do mnie na chwilę jeszcze podejść. Tak jak mówiłam, z każdej klasy mogę wyznaczyć jeden zespół, więc będziecie pracować w czwórkę. Dobrze? Ale ja, my z nimi. My? Z nimi? Ale pani profesor, mój tata całe życie mnie uczył, że kobiety nic nie potrafią poza programowaniem pralki. Pewnie dlatego moi rodzice się rozstali, ha. Naprawdę chcesz ze mną dyskutować? Pani profesor, byliśmy pierwsi. Naprawdę będziemy dyskutować? Nie. Prześlę wam regulamin. Musicie się z nim zapoznać i proszę, aby do końca tygodnia jakieś propozycje były przedstawione, dobrze? Dobrze. Dziękuję. Możecie iść na przerwę. Co za masakra. No dobra, Poli i Weronice chyba kompletnie odbiło. No, Kłosek tego nie powiem, no bo chcę jeszcze trochę pożyć, no ale... Chcę trochę pożyć. Chcę nie być łamany na kole. Prawda jest taka, że laski nie umieją programować. Po prostu nie są do tego stworzone. Pola i Weronika chcą porozmawiać z chłopakami o konkursie. Tymczasem Tomek i Grzesiek nie wierzą w ich umiejętności i ciągle z nich żartują. Te laski, spadły was stąd! To jest teren tylko i wyłącznie dla prawdziwych mężczyzn, robiących prawdziwie męskie rzeczy. Czyli inaczej mówiąc, pijemy piwo i stoimy przy grillu, obserwując, jak się kiełbaski smażą. Po czym poznać, że blondynka zostawiła swój kot? No po czym? Po śladach korektora nad ekranie. Czy przez chwilę możecie być poważni? Musimy coś razem wymyśleć. Dobra, spokojnie, robię sobie tylko jaja, tak? To może pogadajmy o tym, co każdy z nas umie. Ogarniamy Jawę, C i C++. C i C++? Serio? No a co w tym dziwnego? W podstawówce uczyliśmy się na żółwiku, no i się wkręciłyśmy. Nie będę oszukiwał, ja się zatrzymałem na etapie żółwia. Pizzo żółwia. Jak dla mnie możesz. Dobra, naprawdę ja się bardzo cieszę, że umiecie nazwy i w ogóle, ale jak sobie ustawiłyście kłosek, to po prostu nie przeszkadzajcie, dobra? Proszę bardzo, o co ci chodzi? O to, że kobiece mózgi nie są w stanie ogarnąć programowania, tak? No po prostu kocham tego gościa i cały czas się zastanawiam, skąd on mógł taką wiedzę wynieść. I jedyne, co mi przychodzi teraz do głowy, to że z domu. A jeżeli takie coś przyniósł z domu, to na 100% jego rodzice są rozwiedzeni. No a Ada Lovelace? Grace Hopper? Margaret Hamilton? Aktorki? Ja nie ogarniam, kto to jest. Uważa się, że Ada Lovelace napisała pierwszy program komputerowy w XIX wieku, a Margaret Hamilton kierowała zespołem, który napisał software dla programu Apollo. No fajnie, laska, ale umiesz wybudować, nie wiem, kościół w Minecrafcie? No nie sądzę, więc idź stąd. Artur, przyszykuj kadzidło. Wyjątki potwierdzające regułę. Nie wytrzymam. Nie wierzę. Normalnie mam ochotę im dać w łeb. Oni myślą, że jak jesteśmy dziewczynami, to nic nie wiemy o komputerach. A my z Weroniką naprawdę wkręciłyśmy się w programowanie i dużo ćwiczymy. Gdyby nie Kłosek, to już dawno powiedziałabym Tomkowi i Grześkowi, żeby spadali na drzewo.
Paula i Weronika zgłosiły się do udziału w konkursie programistycznym dla uczniów gimnazjów. Mają pracować w zespole z Grześkiem i Tomkiem. Jednak chłopcy uważają, że dziewczyny z zasady nie mają pojęcia o programowaniu. Będziemy pracowali, a one będą nam usługiwać. Kanapeczki przynosić, no nie? Bo kobiety tylko gotować potrafią, tak? Ty, stary, jeszcze by może po coś do żarcia skoczyły. No. Ja dzisiaj bym Chińczyka zjadł. No stary, na wykopie za taki tekst byś dostał dużo kciuków w górę. Słucham? Nie będziemy was karmić, nie jesteśmy waszymi służącymi i pewnie kodzimy lepiej niż wy. Może frytki do tego? Czy wy naprawdę jesteście takimi debilami? Powiedziałyśmy wam, że od miesięcy uczymy się kodzić C++, a wy nadal traktujecie nas jak jakieś idiotki. Bo tak się zachowujecie, Pola, zajebiście. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że załapałaś trochę slangu, trochę języka. Ogólnie jest przytulnie, ale nigdy w życiu nie spotkałem na swojej drodze dziewczyny, która umiałaby programować, rozumiesz? Ten koleś to debil. Ale nie rozumiesz tego, że my umiemy? Dobra, szybki teścik. Dobra? No, okay. To co niby mamy zrobić? Powiedzcie mi, jak się włącza komputer. Nie, no nie wierzę. Że niby co? Za trudne! Pola, zaczekaj! Pola jest wściekła i ma dość obraźliwego zachowania kolegów. Uspokój się. Tobie to nie przeszkadza? Hej, oczywiście, że mi przeszkadza. Przecież wiem, ile potrafimy. No ale nie mam ochoty robić afery. Kłosek kazała nam razem pracować. Pracować? My nie pracujemy, tylko pozwalamy na... Dobra, dajcie sobie spokój, tak? Właśnie na to, żeby po nas jeździli. Spokojnie, wiesz jacy oni są. Zaczniemy pracować nad kodem i zobaczą, że jesteśmy w tym naprawdę dobre. Myślisz? Bo ja długo tego nie wytrzymam. Mój brat też się ze mnie nabijał. Ale przestał. No przestał, bo go tata ochrzanił, a później zrozumiał, że naprawdę umiem kodować. No widzisz, spróbujmy się jakoś z nimi dogadać. Kurde, jak będziemy kiedyś chciały być programistkami, to będziemy musiały się użerać z tysiącami takich Tomków i Grześków. Czyli co, mam to potraktować jako trening radzenia sobie ze wszystkimi uprzedzonymi kretytami świata, tak? W sumie dokładnie tak. Właśnie tak. Okej, dobra. Chodźmy. Dobra, spróbuj jeszcze raz. No dobra, mózgu, to jaki jest nasz plan? No Pinki, nasz plan jest bardzo prosty. Zmieniamy kod chłopaków, żeby odpalał pociski nuklearne i wtedy na pewno przegrają konkurs, a my zdobędziemy przy okazji władzę nad światem, aha! Chociaż nie wiem, czy długo wytrzymam. Weronika na pewno ma trochę rację, ale to nie znaczy, że mam udawać grzeczną dziewczynkę i pozwalać się obrażać. Tymczasem Tomek i Grzesiek robią wszystko, by dziewczyny zrezygnowały z uczestnictwa w konkursie. Nadal żartują z Poli i Weroniki, bo uważają, że koleżanki nie dorównują im umiejętnościami. Jakie na przykład? Na przykład jak powinien mieć na imię twój chłopak, albo w co powinnaś się ubrać. O czym ty w ogóle gadasz? Przecież to laski kręci, nie? To jest poważny konkurs, chyba nie chcecie zaproponować takich głupot. No nie, tym zajmiecie się wy, kiedy my będziemy pracować nad prawdziwym kodem konkursowym. Nie no, Weronika, nie wytrzymam tego! I to jest, dziewczyny, moment, w którym zamieniacie się w kapusiów i idziecie do pani Kłosek naskarżyć. To znaczy, no dobra, fair enough. Jak pójdziecie do pani Kłosek naskarżyć, to ona przy okazji was też ukara, mimo że dosłownie nic nie zrobiłyście, bo ona po prostu w ten sposób działa. No ale nadal myślę, że warto. Generalnie pani Kłosek lepiej schodzić z drogi, ona wszystkich karze jak leci. Po prostu ziół cały korytarz, wszyscy uwagi. A za co? Bo oddychają głośno. Oj, Pola strzela foszka. Zamknij się! Ty tak samo! Przecież, Jezu, ja nie chcę z nimi pracować, Weronika, próbowałam, ale nie dam rady! Przyznaj, że ten pomysł, jak powinien na imię mieć twój chłopak, ci się naprawdę spodobał. Miałaś rację, zresztą po co nam... Lepiej w nim wezmę, Dziewczyno, spokojnie! Jesteście idiotami! Jezu, nie, po prostu pożałuję cię! Daj numer do swojego dealera! Jezus Maria, one naprawdę poszły naskarżyć! Dziewczyny, lepiej miejcie nadzieję, że pani Kłosek już sobie zjadła, nie wiem, jakąś owcę czy kozę, bo was inaczej zje! I o tym właśnie mówię. Kodowanie wymaga chłodnego i analitycznego umysłu, a Pola jest niezrównoważona. Najwyraźniej programowanie wymaga bycia debilem. Tak samo jak inne laski. Jak taka wariatka może stworzyć dobry kod? Na szczęście dziewczyny mamy już z głowy. Gimnazjalistki Pola i Weronika zgłosiły się do konkursu programowania. Miały pracować w zespole z Tomkiem i Grześkiem, ale koledzy nie traktują ich poważnie. Nie możecie czy nie chcecie? Pani profesor, oni cały czas nas wyśmiewają. Zamiast pracować nad pomysłami na ten konkurs, no to cały czas musiałyśmy wysłuchiwać ich głupich żartów i Tomek i Grzesiek sądzą, że dziewczyny nie umieją programować i koniec. No to ja pójdę porozmawiam z nimi, wyjaśnię im, że to nieprawda. A w jaki sposób to wyjaśnię? No chyba wiadomo, łamiąc kości. Naprawdę bardzo to doceniamy, ale czy nie mogłybyśmy popracować same? Wiecie, z każdej klasy mogę wytypować jeden zespół. Oznaczałoby to dodatkowe eliminacje między wami a Tomkiem i Grześkiem. No a jak przegracie? Mamy bardzo fajny pomysł, pracujemy nad nim od dawna, a chłopcy o nim nie wiedzą, dlatego że nie dali nam dojść do słowa. Czyli jesteście pewne zwycięstwa? No raczej tak. A jeśli przegramy, to dlatego, że gorzej kodujemy, a nie dlatego, że jesteśmy dziewczynami. No dobra, to chodźcie, porozmawiamy o tym z waszymi kolegami. Jezu,
Jezus Maria, to była dziwnie spokojna rozmowa z panią Kłosek. A gdzie krew? Gdzie krzyki dzieci? Tymczasem Tomek i Grzesiek są przekonani, że koleżanki zrezygnowały już z udziału w konkursie. Chłopcy są pewni, że Pola i Weronika nie nadają się do programowania. Stary, jak dziewczyny usłyszały, że kodzenie to nie jest tylko układanie quizu na fejsie, no to wybiegły od razu. Tak, obawiam się, że wysnułeś nieprawidłowe wnioski. A this moment he fucked up. Dziewczyny nie wycofały się, a jedynie nie chcą z wami pracować. Pani profesor, obawiam się, że to już nie nasz problem. Tak? W tej sytuacji musimy zorganizować dodatkowy konkurs między wami i dziewczynami. Pani profesor, z całym szacunkiem, ale to jest tylko pani i nasza strata czasu. To wiadomo, że jesteśmy lepsi. Naprawdę? To co mam zrobić, pani profesor? Na jutro przygotujecie jakieś proste rzeczy, ja na podstawie tego stwierdzę, kto idzie na konkurs. Dobra. Oczywiście. Nie ma problemu. Ba. Świetnie, do widzenia. Dobra. Serio myślicie, że wygracie? Nie macie z nami szans. Bo co, bo są dziewczynami? Tak. Tak, bo są dziewczynami, plus nasz pomysł jest naprawdę rewelacyjny. Napiszemy program, który ci mówi, jakim rodzajem chleba jesteś. Aha, ja uważam, że dziewczyny wygrają. Co ty, chyba sobie ja robię. Przecież każdy wie, że dziewczyny nie ogarniają takich rzeczy. Zakład? Zakład, ja obstawiam chłopaków. Sorry dziewczyny, ale ja też nie wierzę, że będziecie lepsze od Grzeszka i Tomka. No, jakoś wolę obstawić Polę i Weronikę. Laska moja kuzyna jest programistką i to, co robi z komputerem, jest niepojęte, więc no, sorry. Przekonamy się jutro. Dokładnie. Mam nadzieję, że macie coś dobrego. Nie twoja w tym głowa. Nara, lamusy. Ale serio, macie coś dobrego na jutro? Czekaj, próbuję jeszcze wymyślić jakiś debilny program, który chłopaki mogliby napisać. Wiem, program, który przyspiesza film Shrek dwukrotnie za każdym razem, gdy Shrek weźmie oddech. Ej, w sumie to jest zajebisty pomysł. Nie zabierajcie tego pomysłu, to jest mój pomysł, to jest mój pomysł! Stary, na konkurs przygotujemy jakiś super kok, a na jutro wystarczy jakaś prościzna z notatnika, no, co nie? No naprawdę, nie będziemy się wysilać, żeby wygrać z laskami, które i tak nic nie umieją, dokładnie. Co nie? Nigdy nie zrozumiem, dlaczego ludzie na własne życzenie fundują sobie publiczne upokorzenia. Naprawdę chcę tego typa pobić, tak zupełnie serio. Przez te eliminacje dziewczyny na oczach całej klasy wyjdą na zupełne idiotki. A może potrzebują lekcji pokory? Od nas dostaną ją na pewno. Pola i Weronika zastanawiają się, czy zdążą na jutro dokończyć swoją pracę konkursową. Nastolatki zamierzają udowodnić, że swoimi umiejętnościami dorównują chłopakom. Taki program, że jak ktoś wpisze 3 razy błędnie hasło, to uruchamia się kamerka, nagrywa go i film leci na dysk. No a potem chciałybyśmy jeszcze dorobić apkę na telefon. To znaczy, że jak ktoś mi zwinie kompa albo telefon i spróbuje złamać hasło, to mi się to nagra i będę miała dowód, tak? Mhm. No, dowód w formie zdjęcia zapisanego na telefonie, który został ukradziony. No dobrze, czyli ogarniacie podstawy programowania, nie? No, uczymy się. Okej, a czy mogłybyś do tego programu dodać taką opcję? A czy możecie dodać do tego programu taką opcję, że jak się źle hasło wpisze, to wyskakują dziewczynki anime, które tańczą? Kolega prosi, kolega! Że jeżeli ktoś próbuje usunąć ten program albo inny zachowany plik, to żeby też nagrywało, nie? No, myślę, że tak. W sumie to nie jest taki głupi pomysł, a no, przy okazji miałybyśmy zabezpieczenie, gdyby chłopcy chcieli nam wykręcić jakiś numer. Dokładnie. Czy ja tutaj wyczułam foreshadowing? To będzie długa noc. Ale im pokażemy. Mm. Na początku chciałam się dogadać z chłopakami, ale teraz chcę ich zniszczyć. To jest jak od zera do setki. Na początku chciałam się dogadać z chłopakami, teraz chcę ich unicestwić. Mamy fajny program i nawet gdybyśmy miały nie spać całą noc, to go skończymy. Myślisz, że nam się uda? Pola i Weronika całą noc pracowały nad aplikacją na eliminację do konkursu informatycznego. Ich przeciwnicy zlekceważyli dziewczyny, bo są przekonani, że w programowaniu są lepsi. Zniszczymy. Tak, tak, powtarzaj to sobie, jeśli dzięki temu czujesz się lepiej. Dobra, ale wy naprawdę myślicie, że macie z nami jakiekolwiek szanse, żeby wygrać? Owszem, a teraz sorry, ale idziemy grać w swój program. Elo. Kurde. Ej, co one są takie wyluzowane? Nie. Dobra, daj im jeszcze pożyć chwilę w tym ich alternatywnym świecie. No, racja. Alternatywnym świecie lalek Barbie, no nie? Bo to kobiety robią, no nie? Panowie, jak tam? Zenek. Gotowi na przegraną? Zrozum kretynie. Kolejny idiota. One nigdy z nami nie wygrały, nigdy. A zmieniłbyś zdanie, gdybyś zobaczył, co one zrobiły. To nas oświeć, geniuszu. Wiesz co? Zostawię dla was taką małą niespodziankę. Nara, frajerzy. Ten co? Kurde, a jak one serio z nami wygrają, to co wtedy? Stary, no nie ma szans. No, chyba że Kłosek postanowiła im pomóc. Kurde, no jak one wygrają, to trochę będzie przypał, no i wstyd. Bo moim kolegom na Discordzie powiedziałem, że zaraz zniszczę dziewczyny w szkole, no i trochę głupio teraz będzie. No tak, w sumie ona też jest kobietą. Dobra, wiesz, może co? Wiesz, być z nimi w zmowie. Ona też jest kobietą i może być w zmowie. Według tych chłopaków wszystkie kobiety mają jeden umysł i są połączone ze sobą. Mhm.
Na przykład... To co robimy? Czekaj. Chyba powinniśmy pogmerać w tym ich kodzie. Ja wiem, że jesteśmy lepsi, bo jesteśmy naprawdę lepsi od nich, ale jak ich program nie wypali, Kłosek nie będzie miał co zrobić. Wiesz co, masz rację. No chodźmy, idziemy. Miałem rację, to był foreshadowing wcześniej. Tomek i Grzesiek nie są już tak pewni swojego zwycięstwa. Nie mają jednak zamiaru przegrać z dziewczynami i chcą wykasować ich program. Nie wiedzą, że Pola i Weronika zabezpieczyły się przed taką sytuacją. Poszły, poszły. Zamknij drzwi. Okej, ja będę na czatach. Ta sala od informatyki jest jakoś troszkę mało realistyczna. Gdyby była realistyczna, to na tapecie każdego komputera byłoby zdjęcie papieża. Chodź, zobaczymy, co one tam mają. Dobra, mam. Cholera, hasło. Kurde, no hasło. Dobra, wpisz, Pola. Cholera, hasło. Pomyślmy, jakie dziewczyny mogą mieć hasło. Spróbuj Barbie. A jak nie Barbie, spróbuj... kanapka. Kuchnia. Pralka. Dobra, Pola. Kurde, złe hasło. To co wpisujemy? Gucio. Kto to jest Gucio? Pies Weroniki. No dobra, wpisuj. Nie. Złe hasło. Dobra, 1, 2, 4, 5, 6. Dobra, wpisz 1, 2, 4, 5, 6, to już najprostsze. Jakim cudem Grzesiu niby taki informatyk nie zauważył tego gigantycznego webcama na monitorze? 5, 6. Cholera. Kurde, złe hasło, to co robimy? I teraz jak tak patrzę, to żaden komputer w tej sali nie ma webcama. Czy według Grzesia to nie jest podejrzane, że ten jeden, jedyny komputer ma webcam? Ej, usuńmy ten program. Kłosek sobie pomyśli, że one są na tyle głupie, że nawet go nie zainstalowały. Ale stary, będzie wiadomo, że to my. Wygramy walkowerem, niczego nam nie udowodnią. Dobra, jak chcesz. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, okej, chodź. I pozamiatane. Nawet jeśli coś tam potrafią, w co wątpię, to je dam się laskom pokonać. Co bym wtedy kumplom powiedział? Że dostałem się do konkursu, bo mnie baby wykosiły? Nie ma takiej opcji. A widzicie, mówiłem! Pochwalił się kolegom na Discordzie. Typek ewidentnie jest moderatorem na Discordzie. No i co? Tomek i Grzesiek za wszelką cenę chcą dostać się do konkursu informatycznego. Chłopcy wykasowali aplikację dziewczyn i teraz mają nadzieję, że koleżanki zostaną zdyskwalifikowane. Nie wiedzą, że gimnazjalistki zastawiły na nich pułapkę. Co to jest, jakiś żart? Nie, to jest ekran startowy. Gdybyście byli w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to może byłoby to fantastyczne, ale nie jesteście. Teraz jesteście w drugiej klasie podstawowej! No! Doroślicie, chłopcy, w końcu! Jeżeli to wszystko, co przygotowaliście, to raczej powinnam wam obniżyć oceny z informatyki, a nie wysyłać was na konkurs. Panie profesor, on nawet czegoś takiego w stanie by nie było napisać. Tak, bo nasz program został wykasowany, ale to nie znaczy, że nic nie mamy. Napisałyśmy program, który po trzykrotnym błędnym wpisaniu hasła lub po próbie wykasowania programu uruchamia kamerkę, nagrywa filmik i wysyła go na chmurę. A dobra, bo one mówiły wcześniej, że to jest po prostu wysyłane na dysk. No ja myślałem, że dysk fizyczny w telefonie czy w komputerze, a chodzi tutaj o dysk online, czyli w chmurze. To okej, dobra, ten program ma sens, całkiem dobry pomysł. Że co? Nasz program został wprawdzie wykasowany, ale pomimo tego nadal działał w tle. Tylko administrator może go na stałe usunąć. Co? To jest śmieszne. Może wiesz, co robimy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Złe hasło. Cholera. Może im to usuńmy. Ale chłopcy, spokojnie! Pani Kłosek jest ewidentnie dzisiaj w dobrym humorze. Jeszcze żadnego ucznia dzisiaj nie zamordowała. Więc może wam pozwoli wybrać, który z kciuków będzie mieli odcięty. Wtedy Kłosek pomyśli, że są na tyle głupie, że nawet nie potrafią. Stary, mam szereg. Będą wiedziały, że to my. I co z tego, jak nam czego nie udowodnią? Dobra, jak chcesz. Chociaż nie muszę mówić, kto wygrał konkurs. No chyba nie muszę mówić, kto wygrał konkurs. Oczywiście chłopcy wygrali konkurs, bo jakby wy się wygrały konkurs, to może byście zostali informatykami i mnie z pracy wygryzły, a na to nie mogę pozwolić. Dobra robota, dziewczyny. A wy dostajecie jedynkę. Nie wierzyliście, że koleżanki sobie poradzą? Tymczasem zamiast trochę popracować, postanowiliście oszukiwać. Wstyd mi za was. No i co, oszuści? Dalej myślicie, że dziewczyny nie umieją programować? Wygrałyśmy! Jestem taka szczęśliwa! I cudownie było zobaczyć miny chłopaków, kiedy się zorientowali, że nie tylko napisałyśmy lepszy program, ale do tego ich przechytrzyłyśmy. Niech tylko spróbują jeszcze kiedyś powiedzieć, że dziewczyny nie nadają się do programowania.
jedynki kłosek wyhaczyła. Tomek i Grzesiek są załamani i zawstydzeni. O, w ogóle Krzysiu i ten kolega mają przerąbane, bo to są już czasy Librusa. To ich mamy już pewnie wiedzą o tych jedynkach i oni teraz się boją do domu wrócić. Ja chyba wolałem szkołę w moich czasach, gdy Librusa nie było i dostawało się wpiernić tylko po wywiadówce. Nie wiedzą, że informacja o ich przegranej oszustwie rozeszła się już po szkole. Po prostu są dały. Ale żeśmy tak to skrzanili. Idą, dobra, zbieramy się, bo to nie ma sensu. Moje przegranie, hej, gdzie idziecie? Przeprosiliście już? A ja was, Dawile, wierzyłem, na 10 zł na was postawiłem. Jeszcze oszukiwaliście, naprawdę. Dobra, przepraszamy, tak? Przepraszasz, teraz, serio, trzeba się nie chwalić na prawo i na lewo, że wygracie. Jaki nie to ma sens? Gratulacje, no dziewczyny, no naprawdę wymiatacie. A wiecie, co jest najgorsze? Że my naprawdę chciałyśmy z wami pracować. Razem mielibyśmy jeszcze większe szanse, żeby wygrać cały ten konkurs. Nie no, dziewczyny, nie przesadzajcie. Same byście to wygrały. No w sumie. Bez sensu zgadanie z typami. Ale obciach, po prostu nie wierzę, że tak daliśmy się zrobić. Ale obciach. Whatever, wracę do domu grać w Genshin Impact. Zachowaliśmy się jak kretyni, a dziewczyny to wykorzystały i nas zniszczyły. Na dodatek mamy totalnie przerąbany ukłosek. Pola i Weronika przeszły do kolejnego etapu konkursu programistycznego. Tomek i Krzesiek docenili wreszcie ich umiejętności. Na konkurs to jeszcze nie wiemy. Dostaniemy zadania dopiero w przyszłym tygodniu. Ale pracujemy nad nową apką. Aha, a jaką? Co mam się ubrać? Będzie można zrobić zdjęcia swoim ciuchom, całym zestawom, a program będzie monitorował, ile razy miałaś to na sobie w zeszłym tygodniu na przykład. Ale przecież to był nasz pomysł. Jak wam to proponowaliśmy, to się obraziłyście. Bo wy to proponowaliście, żeby nas upokorzyć, a my zrobimy z tego coś naprawdę fajnego. W każdym razie, dzięki za inspirację, chłopcy. O Jezus Maria, trochę jak Zuckerberg do tego drugiego kolesia, któremu ukradł pomysł. Ej, dzięki za inspirację, kolego! No, to cześć, ja idę zarabiać miliardy teraz. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Oczywiście, jak zawsze, koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Instagrama. I proszę was, nie zapominajcie mi wysłać wiadomości na Instagramie z propozycjami kolejnych odcinków do skomentowania. Lub ewentualnie możecie te propozycje również zostawiać w komentarzach. A ja się z wami żegnam, dzięki wielkie jeszcze raz i widzimy się w kolejnym odcinku za dwa dni. Do zobaczenia.